Cześć, Szymon. Cześć. Nie, ładna koszulka, ale nie jestem sobie. Ja ładnie jestem. Zdecydowanie im więcej dzieci jest zaangażowanych w uprawianie sportu, tym większa szansa, że będą mistrzowie. Bardzo ciężko jest selekcjonować z późniejszych mistrzów, kiedy tych dzieci mamy 10 czy 20, kiedy mamy setki czy tysiące, wiadomo, że jest to dużo łatwiejsze. Spotkał nas wszystkich wielki zaszczyt. Jest to niesamowite przeżycie. Otóż gościmy dzisiaj mistrza świata, pana Szymona Ziółkowskiego. Lekkoatletyka jest podstawą wszystkich sportów. Jeżeli chce się daleko rzucać, daleko szybko biegać, chce się grać w piłkę, w koszykówkę, nawet pływać, trzeba najpierw nauczyć się podstawowej ruchu, a podstawą ruchu jest właśnie lekkoatletyka. Oczywiście specyfika lekkoatletyki jest taka, że każdy znajdzie coś dla siebie i dlatego można to stosować wśród dzieci wszystkich rodzajów szkół. W środku niczego nie ma. Jak widzę infrastrukturę sportową tutaj w szkole, macie fantastyczną. Jest to młot, który wchodzi w skład zestawu właśnie lekkiej atletyki dla każdego. Każdy w szkole może się taką zabawką pobawić. Wbrew pozorom nie jest takie wcale łatwe, żeby nim ziemię nie uderzyć. Tak? I wstajemy sobie z powrotem. I teraz zobaczymy, czy wam się uda to zrobić z tym. Dobrze. Wszystkim osobom zaangażowanym w program Lekkoatletyka dla każdego i wszystkim naszym gościom, którzy dzisiaj tutaj swoją obecnością uświetlili naszą uroczystość. Dziękujemy i zapraszamy do naszej szkoły ponownie.